Siema, siema, jestem Raju Dzipla, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty i jest ze mną Krzysztof, cześć! Siemanko, witam! Ze mną również widzowie na czacie, na Twitchu, witam was serdecznie. Pamiętajcie, że streamy są od poniedziałku do piątku, od 16 do 22, warto żebyście byli. I słuchajcie, miło mi was powitać was w końcu na tym odcinku, w którym mamy wszystko skończone. Gospo wyremontowane, calusieńkie, na Cito. Ewentualne poprawki proszę zgłaszać w komentarzach, będę rozpatrywał, ale wydaje mi się, że jest tak ok, bo chodzi o bardziej o to, żeby te poprawki bardziej ocieplić dom, wszystkie te pozmieniać dachy i tak dalej, to tylko w miarę było spójne. Też nie odbiegało od polskiego klimatu, ale jednak, żeby widać było tą różnicę, nie? Także super. Dobra, to co Krzychu, chyba zaczniemy po kolei działać. Ogólnie dzisiaj dużo się wydarzy, bo dzisiaj nawet jeszcze pojedziemy oglądać ciągnik, który... No, ostatnio widzieliśmy na OLX-ie, co prawda, pamiętacie? I dzisiaj sobie go zobaczymy, nie? Dzisiaj wam pokażę dokładnie, co to jest i czy po to warto w ogóle jechać, nie? Także, dobra, Krzychu, to co? Poprowadzam ludzi po głos, chyba, nie? Tak, no tak. Dobra. To co? Ogólnie tak, wymieniliśmy okna. Okna są teraz już nie tamte drewniane, a jednak są, są nowe, takie drewniane. Tamte były takie stare, drewno-białe. Tutaj widzicie, mamy już nowe okna. Porobione są teraz takie. Mamy nowe parapety. Już takie plastikowe, tamte były takie, tamte parapety były takie, z takiego jakby marmuru, nie wiem jak to nazwać, nie? Takie, z takiej płyty, jak na nagrobki, nie? Więc paskudztwo. Teraz wszystko ładnie jest porobione pod drzwi, wszystko pasuje. Balustrada jest pomalowana, teraz nowy kolor, tak samo jak i rynny są wymienione z metalowych na plastikowe. Sam dach też przeszedł ogólnie, jak widzicie, trochę tutaj, może, czekajcie, odpalę drona. Dobra, jest. O, widzicie, dach teraz jest taki... ciemniejszy, a gospod jest ogólnie to jaśniejszy, jak widzicie, nie? Więc sobie już zejdziemy na ten. Cześć, Tom, siemanko. Gospod właśnie wygląda w ten sposób, nie? Jak coś, to właśnie dzisiaj będziemy sprzedać rozrzutnik, więc też zobaczcie, co się dzieje. Gospod ma blachę jaśniejszą, bo była trochę tańsza, tamta była o wiele droższa. No i też tutaj ogólnie niewiele się zmieniło, bo dałem tylko taką lekutko szarą tą farbę, bo tam jest taka szara, a tu jest taka lekutko szara, nie jest na 100% biała, jest taka szarawa. No i co, i tak to właśnie sobie już wygląda, nie? Tak to wygląda całość, w końcu po remoncie, tak to wygląda. Dajcie na co o tym sądzicie, wydaje mi się, że ogólnie spoko. Ktoś to właśnie pisał, że straciło to trochę klimat, bo tam to było takie stare, brudne i tak dalej. Oczywiście, zgadza się, ale chcę właśnie zrobić remont. Chciałem tu coś pokazać nowego, więc tak teraz to wygląda, nie? Po prostu. Ponadto, machnąłem się ostatnio. Machnąłem się, właściwie nie ja. Machnąłem się podjeżdżając po prostu pod sprzęt, nie? Bo kupiliśmy pazurkę, jak najbardziej pazurek, tylko że nie ten pazurek co potrzeba, tamten nie był dla nas, jak się okazało, więc cały sprzęt, cały odcinek ostatni, który jeździliśmy na sprzęcie nie naszym, więc zadzwonili do mnie, że panie Rojcie, pan wziął ten sprzęt, to trzeba, nie? Ja mówię, ale jak to? No bo pan wziął ten czerwony, a dla pana był żółty, nie? Ja mówię, ale nawet nie wiem, ja chciałem po prostu tylko maszynę, patrzę, fajnie pasuje pod agromasza, więc spoko, nie? Ale jednak się okazało, że nie, na nas jest żółty, więc już by mi wymienili i mamy nową maszynę jakby, nie? Więc tak, mamy Staltecha, bo tamto jakieś Lizarda było, podobne, ten sam producent, tylko tamto jakieś tańsze było, nie? Też się właśnie dziwię, że wiecie, coś tam jakieś luzy były i tak dalej, a jednak ten jest trochę lepszy, nie? także super. Dobra. Krzychu, słuchaj, ja tu zaraz ludziom pokażę, bo dzisiaj będziemy jechać oglądać jeszcze ciągnik nowy, nie? Pojedziemy oglądać ciągnik i ten ciągnik będzie typowo na handel ogólnie. Będziemy go tu wspólnie z widzami doszli do wniosku, że warto będzie ten ciągnik po prostu zakupić, wyremontować i sprzedać, nie? Bo będziemy kupować 1204 chyba? Tak to się nazywa? Chyba tak. Chyba tak. Ja to nie wiem, jakie masz plany, ale zobaczymy, nie? Trzeba powiedzieć bramy wjazdowe? Nie, no bramy są akurat na nowe, zrobione są tamte bramy, które były, są jeszcze ok, więc nie ma sensu ich wymieniać, nie? Po prostu kolejne koszta się wpierdzielać, ewentualnie za rok byśmy bramy wymienili, bo na razie nie ma sensu wymieniać bram, nie? Te pasują do siebie, więc spoko. 904? No może i tak. Słuchajcie, to dzisiaj wziąłem kredyt ogólnie 30 tysięcy na zakup nowego rozrzutnika i po niego dzisiaj będziemy jeździć, bo dzisiaj będziemy rozrzutnik rozrzucać, znaczy rozrzutnik będzie służony do rozrzucania obornika. Dobra, Krzychu. To co, to ty tam, bo Krzychu dzisiaj ma to zbronować siuntką, ale to chyba gdzieś potem. Także dobra, ja słuchajcie, pokażę wam tylko na stronkę, pokażę wam tego OLX-a, co się dzieje. O, to się muzyka włączyła, ale wam pokażę. Słuchajcie, takie ogłoszenie znalazłem w internecie. Jest do sprzedania za 9800 zł. Ursus 1204, 120 koni mechanicznych, do remontu ogólnie, jak widzicie. Więc
No, całkiem nieźle. Jakiś śmietek, kolonia małopolskie, niedaleko. Jakaś reklama z gorącymi oborami. No dobra, to nieważne, to tak jak jakieś adbloki nie włączyłem. Przejdźmy sobie na drugą stronkę, jeszcze zobaczymy sobie zdjęcia. To mamy takie jeszcze fotkę. No, całkiem spoko to wygląda z tyłu. Widać, że jest strasznie niezadbany, ale to by wyjaśniało, dlaczego taka cena jest, nie? Dobra, wróćmy sobie na trzecią tą. O, i to mamy jeszcze od boku, nie? No więc jest tak, powiedziałbym, no, wiele daje to do życzenia, co prawda, ten tutaj, ten ciągnik, ale jak mówię, on będzie na handel tylko i wyłącznie, więc za 10 koni całego kupimy, plus powiedzmy jakieś sprowadzenie, bo nawet nie wiem, czy jest na chodzie, też dzisiaj do tego pojedziemy. No to zobaczymy dokładnie, co jest 5 i czy w ogóle to się opłaca kupić, nie? Dobra, to co, chyba nie ma co zwlekać, tylko siadamy do ciągnika. Ja sobie jeszcze odpalę Irtraka, bo zapomniałem, także widzimy się za chwilkę, bo pojedziemy sobie po nowy rozrzutnik i przejedziemy już tam z rozrzutnikiem podanego gościa, nie? Albo no może ze starym pojedziemy. No zaraz wymyślimy, nie? Dajcie mi chwileczkę ZW. Dobrze, wracamy. Słuchajcie, ja sobie zasiadam. No i tak mówię. Jedziemy dzisiaj. Najpierw pojedziemy sobie na rozrzutnik nowy, nie? O, muszę ten jak wróciłem. Pojedziemy sobie najpierw właśnie po ten tutaj rozrzutnik. Wyjeżdżamy sobie. Jak mówię, on już właściwie jest gotowy do odbioru, tylko i wyłącznie trzeba go po prostu zawieźć. Ten rocznik będziemy sprzedać, więc jakieś tam złą, w cenie złą po prostu go oddamy. Tam się dogadałem z tymi chłopakami z serwisu New Holanda, że oni go znajdą kupca na to, więc ja im po prostu to podrzucam za jakąś tam skromną opłatą, po prostu mi to wszystko ogarnął. I zaraz zobaczymy, co tam się dzieje jeszcze. No jak mówię, jeszcze pojedziemy oglądać ten nowy ciągnik. Znaczy nowy, to jest stary grat po prostu, ale jak mówię, z widzami doszliśmy do wniosku, że bardzo fajnie, że taki stary ciągnik się pojawił, bo jeżeli naprawdę będzie takie... Do remontu będzie niewiele, no to jak najbardziej myślę, że będzie można sobie spokojnie go kupić, wyremontować i sprzedać zyskiem, bo zobaczcie, on kosztuje prawie dychę. Ja myślę, że remont nas pochłania około 26 tysięcy, tak zakładam, a za spokojnie 50 klocka można go sprzedać, nie? Więc jesteśmy 20 koła do przodu. No i kto wie, może nawet by się zwrócił ten rozrzutnik, który tutaj chcemy kupić, nie? Także okej, tu właśnie rozrzutnik już sobie stoi, jest to... jak on się tam nazywał? Sodimak, jakiś Sodimak, nie, wymyślili coś, mówią, dawaj, pobieraj tego, będzie fajnie, nie? Ja też nie chciałem kupować teraz jakichś nowych tam mega rzeczy, tylko raczej coś starszego. No i taki rozrzutnik jest jakby spoko, nie? Bo jest to oczywiście jakby nowa maszyna wyremontowana i tak dalej, ale nie jest to taka nówka świeża z, wiecie, ze wszystkiego, nie? 355 za tę maszynę. Dobrze, sprzedajemy oczywiście, nie? Tutaj akurat kasa się przyda. Jak mówię, z chłopakami tam się dogadałem już, więc sobie tylko podpinamy to. I co? I zaraz tylko sprawdzę sobie adres, gdzie mam tam podjechać, bo to też na kolonii jest, niedaleko. I zaraz zobaczymy, na której to gospie będzie, nie? Dobra. Więc czekajcie, tylko sobie wejdę tutaj w telefonik, zaraz sprawdzę. O, tutaj dzwoniłem, o, mam SMS-a. Dobra, wiem gdzie jechać. Dobra, wiem gdzie. Już jedziemy, słuchajcie, jedziemy do niego. Nie mogę. Jedziemy do niego. Zobaczymy, co się będzie działo, jak ten ciągnik będzie w ogóle wyglądał. Wiem, Ridex, wiem, nie gady mi nawet, nie wiem co ja robię, to dzieciom nie pokażę tego odcinka na pewno. Dobra, nie jest to niedaleko. Żeś szybko zobaczył, bo mi napisał SMS-a po prostu, wiesz, FC, napisał mi SMS-a, gdzie mam podjechać. Mówisz, że jak się jedzie od PGR-u tutaj, to na wprost wjeżdża się tutaj ten, na tą drogę, nie spieszając się na prosto. I chyba to tutaj będzie, ty, czekaj. Chyba tutaj, dobra, zajdziemy sobie tak, o. Chyba tutaj, o, brama otwarta, mówisz, że brama otwarta, duży dom, ma ceglany. Także, dobra, gasimy. Może nikt mi zapierdzieli go, nie? Ale patrzcie, bo ja tak w ogóle pojechałem, kupiłem, a jeszcze nie pokazałem wam tego. Jest to Rafał 900, także dzisiaj będziemy tym działać. Ogólnie zobacz jakiś sprzęt, nie? W końcu coś porządnego. Także dobra. Chyba tutaj, nie? Co, pójdę tędy. Nie będę szedł już sam podwórkiem, nie? Tylko pójdę z normalnie kostką. Zaraz to gdzieś zobaczymy. O, stoi! To chyba on. Chyba on, nie? Dobra, trzeba gdzieś... Idę do domu, zapukam. Tutaj, czekajcie. Halo, jest tam kto? Halo, halo, kto tu puka? Tutaj. O. Ja tu na podwórku, panie. O, dzień dobry, witam. Witam, słucham, co pan mówi?
Ja tam jeszcze przy drzewie chciałem, a pan mi tu ładzi po prostu. O co chodzi? Nie, no ja w sprawie ogłoszenia. No, Onyxie. Ogłoszenie, to co młody wystawiał. A, dobrze, dobrze. To nie pan wystawia, tylko ten. Bo to pan Mieczysław, rozumiem, tak? W ogłoszeniu jest Mietek napisane. Tak, ja tam z tym ten wpisywał moje dane, to nam spokojnie, nie? Aha, okej. No dobra, panie, to co? To jest ta maszyna, rozumiem, tak? Ten. To jest ten sprzęcik, co tu pan tam jest w tym ogłoszeniu, nie? No ale widać trochę. Na ogłoszeniu wyglądał lepiej. No nie wiem. Ale co panie? Chodzi, chodzi. Do roboty nie jest przecież, panie. Co pan chcesz teraz? No ale tego? Ci chodzi, to nie wiem, panie. Wiatr wieje, a się tu mi kto lepiej. Tutaj wszystko zardzewiało. Ale panie, co? Jak pan chcesz nowy, to do salonu, a nie. Co pan mi tu teraz? Ma pan rację. 12-4 no oczywiście jest to. To 6-cylindrówka, nie, tata? A jak? Dokładnie. No dobra. To mówi pan, tam pan dał za 9800 go, nie? Dokładnie, tak jak w ogłoszeniu jest napisane. Okej. Okay. A czego pan sprzedajesz? Panie, mi tu już powoli tego, gospodarka upada, nie, to wiesz, ja już, panie, jak miałem stolarkę kiedyś, nie, to mi jeszcze, patrz, tu panie zostały 3 takie palety, nie, już nawet nie wiem co z tym robić, nie, to już nawet na pocięcie pójdzie do tego, na opał, więc... Jakby co, zatrudni się pan w Tartaku, bo tam będzie niedługo u mnie spora wycinka, tam ludzi brakuje do pracy, to może pan tam podleciałby, nie, jak już pan z gospodarką kończy, i widzę, że budynki ma pan ładne ogólnie tutaj, tak jak to się mówi, fajny samochód, no. A to o, jakiś klasyk chyba. No klasyczek, jeszcze po dziadku, panie. O kurwa, to ile pan masz lat? Dobra, nieważne. Dobra, jakąś jazdę testową można zrobić, czy to nie odpala jeszcze? No odpala, panie, a ja będę panu pokażę, patrz, słuchaj. Dobra. Pan. Na cofuszynia i tylko słuchaj. No. Za pierwszym, ja wejdę panu i pan sobie wsiądzie. Pan sobie zobaczy, no dobra. Co jest 5. Ale pan jakimś sposobem odpali pewnie, ja muszę sam sprawdzić. Jakim sposobem? Kierownica, o, wspomaganie do roboty. Kurwa, się ciężko kręci. O, po siły nie masz w rękach pewnie do tego. No, ja, wie pan, ja nowego MF-a kupiłem niedawno i tam jest palcem. O kurwa. Dobra, na kołach z nim wsiadę do gospodarki jakby co, czy nie bardzo? Noż panie, na spokojnie, trzeba tylko powietrze trochę napompować i pójdzie. Mogę mu gazu dać trochę? Ale panie, można. A tylko nie przesadzaj pan, już tam spokojnie. Zaraz, czekaj pan, muszę sprawdzić go. Panie, bo on jeszcze mi tu zdechnie na tym podwórku. O, ale sadza z kominy idzie, kurde. Nie no, filtr do roboty jeszcze to samo. Jeszcze żeś ci kupił, a za chwilę zepsujesz. Dobra, mogę się garnąć? Na podwórku tutaj, dalej nie. No, na to cię skrzydło rozwinę, jak nie... Chyba, że pan tego Masaja tam zostawisz, żeś przyjechał. Nie, Masaj... No. Panie, nowy nabytek dzisiaj kupiłem też ten... Rozrzutnik. No, stratny zaraz będę przez pana tutaj, coś mi się wydaje. Dobra, pani, na drogę chociaż daj mi wyjechać i zaraz wrócę. Pod krzyżówkę tam się przesiadę i zaraz przyjdę, dobra? Przyjadę dobra, do pana. Tylko nie rozwal niczego. No. Dobra, nie mogę, kurwa, zresztą pokażę. Zresztą powiem. Grat jak ja pierdzielę, nie? Ale do remontu, na handel by był, nie? Co myślisz, widzowie, kupować go? Stoi tam, patrz, stoi! Leci za mną chyba, dobra, zawiniemy gdzieś tutaj, nie? Tu jest zaraz jakaś krzyżówka. Zawiniemy sobie, nie? Tu zawiniemy sobie. Tanie kupuj, to sprzedaj. Wiadomo, tylko właśnie myślę ten. Myślę, może zejdzie trochę z ceny jeszcze. Chociaż 9000 to tak jest jakieś śmieszne pieniądze, nie? Z jednej strony to nawet nie wiem czy... Ale wspomaganie tak ciężko chodzi, że masakra, nie? Dobra, to co, kupujemy czy nie kupujemy? Kupujemy, nie? Nie wygląda źle w sumie, no tylko stary, porzewiały, trzeba trochę go to odmalować i byłoby nawet w miarę git, nie? Co tam kurna łazi? Koło rzutnika. Ale... śmiesznie chodzi tutaj. Widać, że jest taki big klamoty, nie? Dobra, zresztą na gospodarkę wiadomo... O, biegnie ze mną dziad. Dobra, że jakoś to postawię, tak o... Żeby tutaj damki nie skasało, bo oczywiście... I tak jeszcze był kredyt. No właśnie nie mam wspomagania, mówię właśnie, że ciężko chodzi, wiesz jak to się teraz z nim siłuje? Dobra, zaraz. Gasim. No zobaczcie teraz jak odpala, poczekajcie. Panie, mogę sobie odpalić jeszcze? No jak musisz to odpal, no. Plus taki, że pali, więc silnik będzie nie będzie do remontu, nie? W miarę silnik idzie. Dobra, gasim go. Dobra panie, coś pan z tego zajdzie jeszcze czy nie? Panie, a może się potargujemy troszkę, co? Weź tam panie, ile pan zarzucisz, no? No bo w ogłoszeniu jest za 9800, nie? Dokładnie, za 9800, no. Za 9, proszę pana.
O panie, co pan, co ten, gdzie? No panie, to ty, zobacz pan, opony zdarte, bieżnika nie ma w ogóle. Tylko tyle silnik dobry, a cała reszta jest, no to jest, wie pan, to nie do jazdy jest. Ja bym się bał to dać komuś, nie, do jak roboty. Jak nie do jazdy? Pan przed chwilą jechał i co? No i co, ja różanie no? Zamawiałem na zakręcie, nie widział pan? Nie widziałem, bo rządzą się tym nowym rozrzutnikiem do tego, żebym przyglądał, nie? No to pani z nim popstrykał mnie, bo ja to pana jednoraka mieszkam, nie? Tam na dole. A, pan mówisz, bo kiedyś tam mój dziadek, nie? Jak tam pracował jeszcze, żył w świętej pamięci, nie? No. Też mieli takie, tym, pracowali w tym... W fabryce Stodimaka, nie? Tam mieli tam, pan, wiesz... Pan to chyba jakieś mrówki w tym filmie, bo tak pan lata, tak na stare no lata, nie, pan... No panie, ja muszę robić, żwawy. Tu widziałeś pan, że tu z Piro od razu latałem, nie? Tu nie ma czasu, chłopie! No trzeba nie ma, robić, nie? A wracając do tej historii, nie? Z tym Stodimakiem, to mój dziadek, jak świętej pamięci, on jeszcze żył jeszcze, nie? To no. Mi tam produkowali te, wiesz, te pierwsze takie, te rzutniki, tam były te setki, wieście, no. A pan tu ma te 900, te ja widziałem, nie? To panie, to jest sprzęcik taki lepszy, nie? Jaki? Pan powtarzy? 900 to jest, no 900. 900, no, dokładnie. Był, kiedyś były, dobra, kiedyś pan mi to odsunął, tylko panie, targujemy się. 9 tysięcy chcę za tego i zabieram go jutro. Nie no panie, to się spotkajmy chociaż w połowie. 900-800, a 900? Panie, my jesteśmy na kolonie, nie na połowie. Także ja, tu ale musi być... Ale co jako połowę? Ja jestem u siebie przecież. No dobra. Panie, w połowie. To ile pan by za niego mówi dał? Ile by pan za niego chciał? 900-800, a pan by chciał 900, tak? No to jak, no, ale pan czekaj, mówi, że... czekaj, no spokojnie, czy ja muszę pan mówi w połowie, nie? Pan mówi w połowie, więc... nie? No to teraz tak, to 9400 będzie, nie? 9400? No, w połowie to będzie. 9200, proszę pana. Ja będę, jutro przyjeżdżam i zabieram go. 300 i flaszka. No dobra, niechaj stracę, niech będzie. 9300, szufla daj pan. Tutaj. Szufla. Dobra. Dobra, to zagadani. To co, zaliczkę jakiś pan chce, żeby pan mi go nikt nie sprzątnął spod nosa, nie? Panie, oczywiście, że połowa, minimum to jest. Minimum połowa? Połowa! Dam panu 4000 dzisiaj, bo tylko tyle mam, zostało mi tyle na koncie. Dobra, zgadzam się. Tak? Dobra. Dobra, daję panu 4000. To chyba powinno przejść na konto. Albo jak ja... w łapy pan ma. Bo no, ja na koncie resztę pieniędzy trzymam, no. Dobra, no tylko tyle. Dobra, to co? Ja jutro przyjadę po niego i go zabieram, nie? A, to pan przejdzie dopiero. Dobra, tak, dobra, no. Spokojnie wtedy. Dobra, dzisiaj mam dużo jeszcze roboty. No dobra, to, dobra, dobra. To dzięki w takim razie i do tego. Do widzenia panu, nie? Do widzenia. A może by ten Stodimak się nie zepsuł za szybko, nie? No, wiadomo. No bo spiję przy dziadu. Kurwa. Co to tak? No i tak to nie poszedł. Myślałem, że będzie chciał się trzymać ceny, nie? Zapalamy Maseja. Ty, ile w końcu? 9300? Spanie. To jest... Wygrałem to żyćko, nie? No dobra, elegancko, 9300 w sumie za takiego gracika. Mi to pasuje akurat, nie? Bo on ostatni dzień w ogłoszeniu. I plus flacha, no to flachę mu tam ogarnę, nie? A pojedziemy z tędy, nie? Zawiniemy tutaj gdzieś za chwilę na tamtej drodze polnej. Trochę to się ciężko do niego jedzie. No ale o! Tutaj już, tutaj. Dobra, więc jak mówię, dzisiaj jedziemy sobie też na to pole rozrzucać obornik, bo właśnie się kupić ten zestaw, więc warto tam podskoczyć jeszcze. MF wydany? MF jeszcze nie jest wydany, dopiero jestem tutaj prototyp to jest jakby tego ciągnika i go jakby tutaj sprawdzam, nie? Jeszcze niedługo dostanę ponoć jakiś nowy, coś tam na test, jakiś update'ik, także wiecie jak to jest, nie? Okej. Okay. Dzisiaj z tego co wiem, Krzychu ma jeszcze, bo tam Krzychu został na gospie, nie? Ale Krzychu dzisiaj ma tutaj... Znowu głos w ogóle chłopa do Krzycha podobno, nie? I się właśnie na tym rzepaku co zanosialiśmy. Ma się Krzychu tam bronować 60. Więc mam nadzieję, że on tam wszystko sobie fajnie poogarnia to. I że jeszcze dzisiaj uda mu się to uprawić. Znaczy tam wiecie, no pobronować po siebie, nie? Boże, pies łazi po ulicy. Aż to masakra z tym psem jest, nie? Dobra. A Marenę i będzie? Dziadkowi to samogonek jest rzucę, nie? Pół litra. Niech tam ma. I tak strasznie tanio zszedł. Ja myślałem, że będzie nawet powiedziałby, że ten, że tylko coś będzie chciał jakieś 9700, to tylko 100 puści. A to bardzo fajna cena. Więc no cóż, cieszę się tam tylko zostało, nie? Że tak to fajnie tanie poszło. I co? Ja sobie teraz tak dam na luz. Pojadę sobie teraz do tego. Zawieram sobie. Okej. Okay. Zawijam sobie MTZ-a i zaraz będziemy to napełniać. O, Krzychu jest już. Kurwa, ja żem z obiadu, że wrócił, jaki tu sprzęt jest, ty! A, no coś właśnie, ja ci nie pokazałem, wiesz? Myślałem, że w ogóle nie ma, że ty w polu jesteś już w sumie, wiesz? Nie, żem na obiadku sobie musiał zjeść na spokojnie, jak cię nie było, bo ty zawsze mnie denerwujesz. No. Ja jadę wcześniej właśnie, dlatego ten, nic nie brałem. No. Ej, to weź od razu powiedzcie Masaję mi to do tyłu, dobra? Masajkę? Dobrze, no. Nie będę, już nie będę kręcił. Słuchaj, byłem oglądać tego,
Tego Ursusa, nie? Co ci mówiłem? No. I co? Jak ci się skończyło? Nie wiem, jakiś naciągacz wydaje mi się, bo plus tylko tyle, że palił, nie? Co? Aż tak mówisz? No, co ty gadasz? Stan tragiczny tego ciągnika niestety, ale powiem ci tak. Stargo 9700-9300 i flachę. Ukłon, to swój człowiek ty flacha, no. Swój, wyjdę z kolonii. Ktoś jakiś połowie też gadał, ale to nie wiem, to pomylił mi z kimś pewnie. A, możliwe, nie? No i co? Jutro jadę, nie? Jutro będę ten. Jutro... 0,5 chcesz go obrazić? Ale samogonu 0,5 mam mu dać, a nie ten. A nie jakiś wody taki, wiesz. Ale co, będziesz jakąś lewetę potrzebować, czy jak to będzie wyglądało? No wiesz co, ogólnie jeździ, nie? Na kołach, przecież mogę z nim zjechać. Bo robimy, zatestował. Ale to musiałbym gdzieś ten, zadzwonić do naszego dzielnicowego. Ale to musieli dwóch tutaj jechać, nie? Jakby ten... Co? Że do dwóch będziemy musieli jechać, nie? Że jak pojedziemy jednym, to dwóch musi ten, jeden ten, nie? No, bez no, lewety, ale myślę. To raczej mówię, dogadam się z dzielnicowym, żeby nie jeździł przez wioskę jakiś czas, tam mu coś tam rzucę jeszcze pod stół, bo on nie na pewno nie spełnia norm i to remontu, przeglądu by nie wsiadł na pewno, nie? No, o kurde. Także trzeba dogadać się właśnie z naszym dzielnicowym, żeby tutaj patrol przed kimś nie było, bo zabiorą dowód i koniec, nie? No. Dobra, słuchaj, bo ty tam mówisz, że ty ogarasz te remonty, nie? Ogólnie. No, coś tam, nie? Słuchaj, jakby, ja tu mam, wiesz, jakby nie było gospodarkę, ty też bardziej ty pomagasz. Powiedzmy, że jakbyśmy tutaj ogarniali ten remont, nie? Tego ciągnika. No. To ja bym bardziej tutaj tylko cię zostawał, nie? Przy tym ciągniku. A ty może byś ten remont ogarnął, co ty na to? Ja będę taki główny majster przy tym, mówisz? Tak, główny majster. Ogólnie, ty wiesz, coś tam się trochę też ten jakby nie znam. I więc nie ma jakiegoś tam dużo roboty przy tym. Ale no na pewno te, na pewno filtry będą do roboty jakieś tam pewnie. No to wiesz, to na spokojnie. Idealnie mamy już ten, przyszykowany nasz tu garażyk, nie? Tutaj do roboty, wiesz. Tak, no fajnie, fajnie. No to pójdzie. Ja w ogóle myślałem, żeby firmę jakieś zakładać, wiesz? Firmę jakoś? No, coś mi się tak, kurde, coś mi się odpaliło, jakaś taka moja smykałka biznesowa w głowie. I jakby taką firmę z warsztatem otworzyć? Co ty na to? No ja bym jakieś miejsce tu miał do tego, nie? Takie większe albo coś, to może. Można pomyśleć zawsze. Byśmy ci trochę pomyśleli nad wynagrodzeniem lepszym, bo na razie to wiesz. Jest tak jest. A tak jakbyś to ogarniał sobie warsztacik, byłoby elegancko, nie? No. To byśmy też się tym zajmowali, bo zawsze dodatkowy jakiś dokód. A przy okazji też fajnego byśmy zobaczyli, nie? No też w sumie tak, no bo słuchaj, byśmy kupali jakieś maszyny, remontowali, byśmy sobie zaraz je testowali, nie? Może teraz akurat trafisz taki ciągnik, co jest konny, ale może gdzieś tam w przyszłości się trafi jakiś fajniejszy, który byśmy też mogli kupić, albo na przykład sami wyremontować też, nie? Zgadza się. Więc też spoko, nie? Dobra, tam zapinasz siuntkę już, tak? Jedziesz ten? Tak, siuntka już podpięta, już jadę tam na pulę. Dobra, fajnie. No jak mówię, dzisiaj ludziska, ja dzisiaj będę jeździł i rzucę obornik na poletku. Na pewno też w kolejnym odcinku pokażę wam już wycinkę drzewa, może już transport samego drzewa, bo będziemy powiększać nasze jedno pole. Kurde, pies pół lizy dłazi. No właśnie mówię, nie? Ktoś go kurna wypuścił. I ile na ten rzutnik wchodzi, powiem ci, kurde, tylko pół kolonii nawiąże, nie? O kurde. Masakra jest z tym. Firma pod zarządami Krzysztofa nie upadnie. Nie no, ja będę jakby zarządcą, będę w papierach, ale Krzychu będzie tam jakby, wiesz, głównym pracownikiem, nie? Więc Krzychu będzie zremontował, oczywiście na pewno jakiś tam też duży procent dla Krzycha z remontu będzie szedł i szybciej spłaci tego MF-a, nie? Znaczy tego, MTZ-a. Dobra, wysiadamy sobie. MF-a jeszcze, żebym nie utopił jeszcze, na spokojnie. O, jakbyś go utopił, stary. Do chirurga teraz się zapisuj, nie? No, już bym wolał chyba poszukać czegoś innego. Dobra, 9,5 tysiąca litrów weszło do niego, sporo dosyć. Słuchajcie, jeszcze tak, ustawimy sobie dawkę tutaj. Dezaktywuj dawkę i jakbyśmy sobie fajną tutaj byśmy wrzucili, nie? Ile tam tej tony by szło? Tak z 8 ton niech sypie, nie? Bo tutaj obornika mamy dużo, jak mówię, więc dawkę chcę dawać konkretną. I tyle byłoby nawet chyba git, nie? Krzysiek będzie słupem? Nie no, co ty? Ale elegancko idzie, nie? Zobaczcie, pod MF-a naprawdę idealnie pasuje. No i w końcu jakieś maszyny takie trochę większe też, nie? Jedziemy sobie tutaj na to pole, nie? Najpierw to porzucamy, potem będziemy tam. Jak starczy w ogóle czasu, bo już 25 odcinka. Ty, ja mówiłem, dzisiaj w odcinku się nie wyrobię ze wszystkimi, nie ogarnę tego. Ale cóż, no dzisiaj dużo roboty, nie? Widzicie, i pokazanie wam tego wszystkiego, jak tam to już po remontach. A, cześć, trzeba rozłożyć go jeszcze. O kurde, panie. Ło, jak popchnął go. Ile to rozrzuca? Ja to nawet dam większą tutaj dawkę tego. Dam na 10 ton i wsypię.
Dzisiaj tam będziemy się spoko, nie ludziska, jak będziemy sypać obornika tego, nie? Magi. Kamas na modhubie? Nie wiem, nie widziałem nic takiego. Bardzo, ej, elegancko wygląda ten rozrzutnik, nie? Zestaw zarąbisty, chyba jeden z moich ulubionych zestawów tak jak na razie. A to wiecie co, wam powiem szczerze. Co jak co, ale rozrzutnik to nam się już po prostu proszę go wymienić. Ja też właśnie z widzami ludzie rozkminiałem, nie? I mówiłem, że chcemy jakiś taki fajny rozrzutnik, tylko taki, który nie będzie jakby specjalny jakiś ogromny, tylko coś takiego w miarę skromnego, żeby też pojeździł nawet z nim MTZ. Ale tak doszliśmy do wniosku, że kurczę, że jednak weźmy coś większego, tylko dlatego, że MF nie ma z czym chodzić, a przy okazji też nie jest to jakiś nowy rozrzutnik, a ten będzie naprawdę przez długie lata nam służył i tak naprawdę spoko, nie? Słuchajcie, też w przyszłym odcinku pokażę wam fakturki, co i jak. A, właśnie, wreszcie wam nie pokazywałem, ale silos już jest ogólnie zalany. W sensie, wszystko pod jest zalane. Zapomniałem właśnie o silosie wam powiedzieć. Kurde, tyle się w odcinku się dzieje, że masakra. Ale silos już mamy zalany. Tam ostatnio fachowcy już pojechali z tym wszystkim. Więc jak tylko skończymy obornik rozrzucać, pojedziemy na gospodarstwo. Pokażę wam, jak to wygląda. I myślę, że już nawet końcówką sierpnia silos powinien stać na zboże. No i tam już sobie przesypiemy chyba całą pszenicę, nie? Bo tam mamy ten pomieszane wszystko tam, gdzie wiecie, pooddzielane takimi zasiekami, a chcę właśnie wszystko mieć tam ładnie ogarnięte, także my sobie pewnie to przesypiemy, żeby łatwiej było do sprzedaży. I tak to, o kurde, się wrąłem w krzaki. I tak to właśnie chyba będzie wyglądało, że będziemy sobie trzymać te zboże inaczej, nie? Jak mówię, mamy też kukurydzę, która pójdzie na ziarno, więc do czasu, kiedy wykosimy, inaczej, mamy do czasu, kiedy nie wykosimy kukurydzy na ziarno, będziemy dawać kurkom cały czas jęczmień, bo jego jest mniej. I z ten jęczmień nam się jakby nie było skończy. I przysypiamy sobie po prostu kukurydzy tam do tego, nie? Do tamtego silosu, nie? Bo sekret terrestrialny, czyli wiecie, jeden silos to jedno ziarno, a nie mieszanka jakaś, nie? Bo to też tak troszeczkę mało właśnie, jak mówię, realnie. Dlatego myślę, że tak będzie akurat samo git, nie? To ja też trochę widzę chwasty porosły na tym polu, ale w sumie można potraktować to jako taki poplon, nie? Jak ludzie uważacie? Bo w sumie z rzepakiem chyba tak jest, że traktuje się rzepak jako poplon, nie? Na początku jest tak, że po prostu chyba się rzepak się kosi kombajnem zwykłym. Potem on tam coś tam pogubi trochę. To się tylko talerzówką ruszy. I potem się nic nawet nie sieje na to, tylko po prostu się to zaorze i mamy poplon, nie? Jakby gotowy. Bo w rzepaku chyba już jakby tak naturalnie wychodzi to, nie? Kurde, trochę mi tej ciężko na polu jeździć. No, ziarko gubi właśnie, nie? Więc ten rzepak potem w malutkiej fazie wzrostu wygląda tak jak ten, nie? Jak poplon, nie? Także spoczko, nie? A co jak akurat z tym, to jest po prostu chwast, po prostu. Nie będę tutaj kombinował, że jakiś poplon, nie? Bo to było akurat pszenica chyba, nie? Czy tam coś jeszcze, także no. Wiecie co, objedziemy sobie teraz dookoła tego, żeby miał tutaj elegancko wszystko. Okej. Okay. No tak trochę jeżdżę, jakbym chciał, że tak powiem, ale to jest straszne pole. Dlaczego to pole tak... A właśnie, nowe pole się szykuje. Mieliśmy kupować pole pod torami, zmiana decyzji, jednak nie kupujemy tego pola, bo tamte pole ma prawie hektar. Wolę kupić pole tańsze, pole mniejsze wbrew pozorom, ale połączyć się z tym właśnie polem, który tutaj mamy. I cały ten zagajnik, cały ten las, który tu widzicie, będzie wycinany jeszcze do zimy, nie? Także kto wie na przykład, czy już nie będziemy siać tutaj jakieś właśnie na tym polu kukurydzy pod ziarno i tego pole nie stawię na warsztat na wiosnę, nie? Bo to ziemia też po tej wiecznicy się musi trochę użyzić w jakiś sposób, przegryźć tym wszystkim, więc raczej to pole tu będzie na kukurydzę, na ziarno. A to pole, które tu widzicie, w tym miejscu chyba pójdzie teraz znowu pod ziemniaki, nie? Bo musimy właśnie sobie zmianować trochę tego i dużo tutaj będzie do roboty, nie? Jak mówiłem wcześniej, także ty no, chyba dzisiaj ładny MF-ik, nie? Mi też się podoba. MF bardzo, bardzo ładnie. Jak ktoś to właśnie, pamiętacie, że autora tego MF-a macie w opisie. Jest oczywiście to biały, więc możecie wpaść tak samo jak też do Krzycha, bo Krzychu tutaj bardzo dużo pomaga i dzięki niemu dzisiaj mamy taki fajny odcinek. Bez niego by to nie wyszło, ale powiem ci, Krzychu, nie? Tak już... Przemu jest wartościany? Zajebiście ty umiesz grać, nie? Co jak co, ale... No, aktor. Krzysiu się minął z powołaniem trochę, nie? No nie gadajcie, że nie. Krzychu ładnie dzisiaj poleciał. Także już tak pomijając cały roleplay. Oczywiście takie stawki są dla was fajne, tego będę starał się robić częściej, nie? Bo jak mówię, jest to coś fajnego, ciekawego i zawsze nie takie nudne rzeczy, nie? Jednak się robi zawsze. Więc Krzychu tu bardzo cześć, siema Sebik. Co zrobił? Zobaczysz to odcinku, nie? Ale dzisiaj Krzychu mi zaimponił fest. Dobra, tam wszystko nie zostało zabrane, ale to już trudno, nie? Pojedziemy sobie na gospodarstwo.
Pokażę też właśnie na silosach, w końcu on wyszedł. Tu ktoś w ogóle coś rzucił, żebym to pole, które widzicie, kupił sobie jako takie pole testowe, nie? O, na luz rzuciłem, kurde. Żebym sobie kupił to pole jako takie testowe i tam na przykład testował sobie różne ziarna, nie? Nie wiem, jakieś, powiedzmy jakieś nawet odmiany rzepaku, czy może nawet jakieś soja i tak dalej. Sprawdza, jak to w ogóle sypie, czy to jest potencjał tego i czy to będzie sens u mnie jakby na gospodarstwie prowadzić takie ziarna. I dajcie znać, co o tym cenicie. Czy takie właśnie ziarna testowe tam z tym lecieć, nie? Byście totalnie jakieś takie, wiecie, ekskluzywy robili. Jakieś topole energetyczne, jakieś kukurydzy pod specjalne kiszonki i tak dalej. Wszystko by się na sobie działali, nie? Więc dajcie znać właśnie w komentarzu, a wy tutaj na czacie, czy taki pomysł wam by pasował. Jeżeli tak, no to oczywiście co moglibyście też w sumie zacząć, kiedy to kupić, nie? Także dobra, ja to dzisiaj w sumie robotę skończyłem. Włączę sobie już chudziki. Nie no, piękna akcja dzisiaj z tym poszła, naprawdę. Super, emecik, nie? Dobra, jak to wygląda? Tu jeszcze widzicie, trochę worków z cementem zostało. Bezniarka jeszcze po chłopaka została. No i tu mamy tyle, nie? Tyle jest tego wycementowane, trochę to jeszcze trzeba posprzątać, bo to widzę, trochę ziemi się nasypało. A tu już właściwie gotowy plac podstawienie silosu. Także już w przyszłym odcinku będzie ten silos stał, bo to wiecie, postawić to jest chwila moment, nie? I tak tam nie ma nic skopanego, bo nie ma, miał być tam po prostu kosz zasypowy. Jednak postawiliśmy na dmuchawę, bo taniej. Najwyżej potem się po prostu zrobi tam ten wykopie i tyle, nie? Będzie cały dostawi lepszego, nie? Ale to myślę, że będzie w porządku, także... Ty krzykujesz na polu, tak? Tak, to robię, nie? Okej, okay. Dobra, to w sumie... ja sobie tutaj się... albo może pójdziemy do Krzycha, zobaczymy też co robi, nie? Żeby też nie było tak, przejdziemy się tam. A ten dom wygląda zarąbiście, naprawdę, co jak co? Ale to dzięki właśnie Krzychowi on tak wygląda, bo ja chciałem zrobić wszystko na żółto, zielone dachy i zielone bramy, nie? Na całe szczęście... Muszę tak paskudnie to zrobić, nie? Krzychu powiedział, że jest paskudstwo i mówię, no coś mi tak tutaj siedzi. I zmieniłem to na szare, te domki to właściwie... To, że te okna są inne i ryny, to właśnie za sprawą Krzycha, także... No i też tak, że jest ciemniejsze, nie? Bardzo ładnie to wygląda, domek teraz po prostu pierwsza klasa, nie? I przejdziemy do Krzycha, nie? Gdzie on tu jest w ogóle? Odcinek trochę dłuższy widzę, 33 minutki. No ale w sumie trzeba takie odcinki też robić, nie? Gdzieś tam trochę dłuższe. Fajnie mu to idzie, nie? Że paczek to posiadany elegancko. Gdzie on tam jest? Kurde, góra. Tu taka góra jest, że ja nawet nie widziałem. No. Masakra. O, jest, tam jest, dobra. No, także ludziska, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś fajny komentarzek. A my się z wami żegnamy z Krzychem i z widzami. Do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam, pa pa. Siema.